Dziś ponownie zabieram Was na odkrywanie tropikalnej przyrody w okolicach miasteczka Kanwyn. Pierwsza ciekawostka przyrodnicza już za nami. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Ten około 3-metrowy żywopłot jest złożony z hibiskusów. Obecnie w pełnym rozkwicie. Piękne kwiaty, tutaj takie w kolorze ekri. Tam dalej jest jeden czerwony, ale wystarczy nam ten ekri, żeby powiedzieć, co z tego hibiskusa można zrobić. A z hibiskusa można uparzyć przepyszną herbatę. Gorąco polecam. Ujechałem 100 metrów i mamy kolejną ciekawostkę przyrodniczą. Zanim przyjrzymy się jej bliżej, muszę nadmienić, że bananowce to nie są palmy. A teraz czas na ciekawostkę. Właśnie tak wyglądają młode banany. Przyjrzyjmy się im bliżej. Jeszcze bliżej. A teraz część główna. Co tutaj zwisa? Jest to kwiat bananowca. Kiedy kiść troszeczkę bardziej się rozwinie, kwiat zostanie obcięty, żeby zoptymalizować wzrost owoców. Ale nic nie pójdzie na zmarnowanie. Kwiaty bananowca można wykorzystać jako składnik sałatek i zup. Są jadalne nawet na surowo. A jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to będzie wiedział, co rośnie tutaj i tutaj. Takie charakterystyczne, przypominające dłonie liście. Podpowiedź dla nowych widzów, że ta roślina jest sadzona ze względu na swoje bulwy korzeniowe. Co to jest? Piszcie w komentarzu. Czas na kolejną ciekawostkę. Po kilkudziesięciu metrach jazdy moim oczom ukazało się takie oto pole i nie jest to kukurydza. A oczywiście kolejna ciekawostka przyrodnicza. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Przed nami młoda trzcina cukrowa. Kiedy dorośnie, łodygi będą zdecydowanie ciemniejsze, a rośliny dużo wyższe. Dorastają gdzieś do wysokości 4 metrów i do produkcji czy to cukru, czy to soku wykorzystuje się miąższ zawarty w tych łodygach. Żeby zrobić cukier albo sok, oczywiście taką łodygę trzeba wycisnąć, najlepiej przepuszczając przez prasę, ale gdybyście napotkali zdziczałą trzcinę cukrową, możecie ściąć łodygę, obrać ją z zewnętrznej warstwy, która jest dosyć twarda i spokojnie przeżuwać miąższ na surowo. Jest bardzo orzeźwiający i jak sama nazwa wskazuje, słodki. Polecam. A tutaj kolejna z ciekawostek przyrodniczych. Widzowie poprzedniego odcinka już wiedzą, kto mieszka w domu bez okien i dlaczego dochodzą z niego takie tajemnicze piski. O, widać nawet mieszkańców. Kto tam mieszka? Piszcie w komentarzu. Tyle ciekawostek, że zapomniałem Wam powiedzieć, dokąd zmierzamy. Zmierzamy nad rzekę pośród gór porośniętych dżunglą, ale najpierw rzut oka na bydło pasące się w przydrożnych krzakach. Tutaj natomiast wietnamski odpowiednik rodzinnych ogrodów działkowych i kolejna z ciekawostek przyrodniczych. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Przed nami helikonia papuzia. Roślina nazywa się tak dlatego, że kwiaty niektórym przypominają skrzydła, innym ptaki. Często sadzona w Wietnamie jako roślina ozdobna. A tak wygląda altana na wietnamskim ogródku działkowym. Całkiem fajna. Oprócz bydła w krzakach ukryty był również pasterz. Także krowy są cały czas pod nadzorem. Pani na motorku na plecach ma charakterystyczny, ręcznie wyplatany kosz. Prawdopodobnie jest przedstawicielką plemienia raglaj. Ciekawostki przyrodnicze możemy znaleźć nawet w przydrożnym rowie. Wystarczy uważnie się rozglądać, a co to już mówię, ale najpierw przyjrzyjmy się temu bliżej. A oto nasza ciekawostka przyrodnicza. Jest to roślina jadalna, pożądana ze względu na swoje bulwy. A co to? Oto kolokazja jadalna, znana inaczej jako taro.
Roślina uwielbia tereny podmokłe, dlatego obficie porasta ten przydrożny rów. Po opadach deszczu rów zamienia się w potok i taro rośnie jak na drożdżach, produkuje duże bulwy korzeniowe, które przyrządza się i wykorzystuje w kuchni, podobnie jak ziemniaki. Natomiast w przeciwieństwie do ziemniaków, taro czasami służy również do wyrobu deserów. W Wietnamie możemy spotkać na przykład cukierki lub lody o smaku taro. Jeśli tereny wiejskie lub leśne, to wiadomo, że obuwie terenowe. I tak jak mówiłem, szczyty okolicznych gór, porasta, jeszcze dżungla, coś pięknego. Chociaż dziś pogoda bardzo duszna, mamy wysoką wilgotność powietrza i chyba zanosi się na deszcz. No i jestem nad rzeką, więc duszna pogoda już mi nie straszna. Popływam sobie w rzece, ale zanim to zrobię, ruszymy w górę tego cieku wodnego, bo być może czają się tam kolejne ciekawostki przyrodnicze. Póki co szlak wiedzie brzegiem górskiego strumienia, idzie się całkiem wygodnie, choć miejscami czeka nas odrobina wspinaczki, no i wiadomo, trzeba patrzeć pod nogi, żeby się nie poślizgnąć. A w porze deszczowej całe to koryto wypełnia się wodą. A teraz troszkę akrobacji, bo mamy kolejną ciekawostkę przyrodniczą, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo marszu, warto patrzeć pod nogi. Warto uważnie się rozglądać, żeby nie przegapić. Już mówię czego. Przed nami pędy naskalnych storczyków. Są to rośliny, które wybitnie lubią wilgotny klimat i w tym konkretnym miejscu są pozostałością po tym, kiedy brzegi strumienia porastała jeszcze dżungla, podobna tej, która zachowała się na szczytach górskich. A dosłownie 3 metry dalej jeszcze więcej storczyków i to dużo bardziej okazałych. Zobaczcie tylko, i trafił się przepiękny pająk, ale fantastyczna pajęczyna. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Zobaczcie tylko tę pajęczynę w kształcie litery X. Moja łapa dla skali. Spróbujmy przybliżyć jeszcze trochę. Ale nieśmiały pająk, jak tylko narobiłem hałasu, uciekł na drugą stronę pajęczyny, więc nie jest najlepiej widoczny, ale i tak możecie zostawić po sobie ślad, jeśli podobają wam się takie ciekawostki przyrodnicze, a ten gatunek pająka ubarwieniem przypomina przątkę olbrzymią, natomiast nie jest to przątka. One przędą zdecydowanie inne sieci. Ale piękny motyl. Niestety na motylach znam się jeszcze słabiej niż na języku wietnamskim. Może ktoś będzie w stanie podpowiedzieć, cóż to za gatunek. Ależ piękne okoliczności przyrody. W sam raz, żeby zrobić sobie krótką przerwę, napiję się trochę wody. Bo mimo tego, że jest pochmurno, to temperatura oscyluje w okolicach 30 stopni Celsjusza. Niestety w bezpośrednim sąsiedztwie koryta strumienia nie zachowała się już pierwotna dżungla. Co się dało, zostało wycięte za moimi plecami wtórny las tropikalny, ale przed nadchodzącymi opadami deszczu ze szczytów górskich przywiewa bardzo piękny zapach dżungli. A czym pachnie dżungla? Według mnie mokrymi podkładami kolejowymi. Uwielbiam ten zapach. Gdybym nie musiał, już dawno zdjąłbym z głowy kapelusz, bo tak jak wspomniałem, jest bardzo gorąco i wilgotno, ale kapelusz przydaje się do ochrony skóry głowy i przede wszystkim moich oczu przed gałęziami na szlaku. Spójrzcie, jaka przejrzysta woda w rzece. Natchnęło mnie to do tego, żeby jeszcze lepiej się ochłodzić nie tylko od wewnątrz, ale również od zewnątrz. Mogę sobie przecież namoczyć kapelusz
i powinno w nim być zdecydowanie przyjemniej. No i przetestujmy, czy polowa klimatyzacja zda egzamin. Ohoho. Aż mi się rondo z wrażenia wygięło, ale od razu lepiej, można ruszać dalej. Poruszając się korytami górskich rzek i potoków, musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie. Spójrzcie tylko, właśnie tutaj siedziałem i popijałem wodę w kilka minut. Moja plaża znalazła się całkowicie pod wodą. Przyjrzyjmy się bliżej, jak szybko wzbiera poziom wody po opadach w górnych partiach gór. Tylko spójrzcie, po kawałku woda zbliża się coraz bliżej moich stóp, właśnie napływa ze szczeliny skalnej. Dlatego wracając do kwestii bezpieczeństwa, wędrując korytami rzek i strumieni, musicie być pewni, że nawet po gwałtownym wezbraniu poziomu wody będziecie mieli drogę wyjścia. Takie gwałtowne powodzie są bardzo niebezpieczne. Ale nie przeszkodzi to nam, żeby przyjrzeć się kolejnej ciekawostce przyrodniczej, bo przyroda to nie tylko rośliny i zwierzęta, czyli przyroda ożywiona, ale również przyroda nieożywiona, czyli na przykład skały i minerały. Już mówię, co tutaj mamy. I muszę szybko wspiąć się na ten kamień, bo zaraz będę miał mokre skarpetki, więc idziemy. I przed nami już ciekawostka. Pozwólcie tylko, że bezpiecznie zainstaluję się na skalę, żebym nie zjechał jak po zjeżdżalni. Mamy tutaj bardzo dorodną żyłę mineralną. Jest to kwarc, minerał dość pospolity, co nie znaczy, że nieurokliwy. Oczywiście, żeby nabrał pełni wdzięku, trzeba było go wydobyć, oszlifować i wypolerować. Ale nie tym się tutaj zajmujemy. Ruszamy w drogę powrotną, żebym jeszcze zdążył przed zachodem słońca wykąpać się w rzece. Spokojna przed 10 minutami górska rzeczka zaczyna zmieniać się w rwący potok. Ale ja już jestem bezpieczny na dość wysokich skałach i reszta trasy do mojego parkingu, nazwijmy to tak, do plaży, przy której będę się kąpał, jest bezpieczna. A leniwa kaskada zamieniła się w niewielki wodospad. Czeka mnie jeszcze kilkanaście, może 20 kilka metrów wędrówki po tych skałach i będziemy na plaży. Muszę uważać, żeby się nie poślizgnąć. I teraz już nie pachnie tutaj dżunglą, co może świadczyć o tym, że zmieniło się ciśnienie i wiatr wieje w innym kierunku, a to może oznaczać, że będzie lało. Na szczęście mam płaszcz przeciwdeszczowy. W swoich materiałach nieraz wspominałem, że przyroda, a zwłaszcza ta tropikalna, jest bardzo bujna i bardzo szybko dostosowuje się do warunków otoczenia. Nie znosi próżni i tutaj dowód na to, przyjrzyjmy się mu bliżej. Pod wpływem erozji, czyli procesów między innymi wietrzenia, ogrzewania i ochładzania, skała pękła, co widzimy tutaj. I pęknięcie skalne natychmiast zostało zagospodarowane przez krzew. Zobaczcie tylko, jak idealnie dopasował się do kształtu pęknięcia i już pnie się w górę w stronę słońca. I po spacerze wreszcie pora na kąpiel w rzece. Na tym odcinku, pomimo gwałtownego wezbrania poziomu wody, kąpiel jest bezpieczna, ale oczywiście zawsze zachowujmy rozwagę, nawet na strzeżonych kąpieliskach. Jeśli się podobało, tak jak mówiłem, zostaw po sobie ślad. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chwila prawdy. Czy woda jest zimna? Nie za bardzo. Całkiem przyjemna. Więc raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę i biorę się do pływania. Już się poszło.
pożegnałem, ale przede mną około 40 km do Nianchang, więc krótka przerwa na posiłek. Zaraz zobaczycie, co będę jadł. Podano do stołu, a co my tutaj mamy? Ciatak, czyli czarną herbatę z dodatkiem wyciśniętych owoców kumkwata oraz mikaj. A co to mikaj? Zaraz wam opowiem. Ale zanim o tym, czym jest mikaj, najpierw test. Herbata bardzo dobra. A ile taki kubek? Tu około 1,60 zł. Miska zupy mikaj to koszt około 6,50 zł. I co się składa na tę potrawę? Przede wszystkim pikantny bulion. Jak widać, makaron z zupki chińskiej. Ja zamówiłem wersję tapkam, czyli ze wszystkim, wersję na bogato, więc mam tu krewetkę, mam czerwoną kapustę, parówkę, trochę wołowiny oraz kulki z rybiego mięsa. Czas na degustację. Żartowałem. Jeszcze jedno danie, jestem naprawdę głodny. Przed nami bone, również kosztuje około 6,50 zł. Dostajemy do niego bagietkę i w bone główny składnik to bo, czyli wołowina, oprócz tego jajko sadzone, parówka, trochę pasztetu, kolendra i bardzo esencjonalny sos. Właśnie po to mamy bagietkę, żeby uporać się z sosem. W międzyczasie do mikaj wpadł jakiś owad, trzeba go uratować. Nie chce jeść biedronki. Co my tu mamy? Przypomina biedronkę albo stonkę. Mikaj, czyli pokazana przed momentem pikantna zupa, jest serwowana bardzo gorąca, więc odłamałem kawałek bagietki, umoczę ją w sosie od bonnet i sprawdzimy, czy dobre. Bardzo dobre. Sos lekko słodkawy, nie jest pikantny, także idealne danie dla tych, którzy nie lubią ostrego jedzenia. A teraz przekonamy się, jak wypadła wołowina w bonnet. Dosyć cienki kawałek mięsa. Zobaczmy, czy będzie delikatny. Gratuluję. Skopać taki kawałek mięsa to naprawdę sztuka. Gdyby nie był cienki, idealnym porównaniem byłaby podeszwa butów trekkingowych. Ale w smaku dobre. Pałeczki w dłoń oznaczają test mikaj. Zapomniałem dodać, że mikaj jest serwowany w 7 stopniach ostrości. Poziom pierwszy najbardziej łagodny, poziom 7 pali podwójnie albo potrójnie. Ja wziąłem ten po środku, no i testujemy makaron. Makaron identyczny jak w zupce chińskiej. Czuć bardzo dobrze nuty parówkowe, także mamy do czynienia z bardzo wykwintnym daniem. Jeszcze odrobina bulionu. A bulion, wiadomo, na gotowej bazie, ale po kąpieli w rzece. Bardzo smaczny. Pozwólcie, że zjem w spokoju.